Witajcie kochani w filmie, który oczywiście na ostatnią chwilę zmienił swoją tematykę, bowiem miał być pierwotnie o kapitularzu, a ze względu na sytuację, jaka nam się stała i breaking newsa kolejnego, który nam się pojawił, w sumie muszę zastanowić się, czy nie zrobić z tego serii filmów. Dzisiaj zajmujemy się bardzo szybko komentując sprawę tego, że dostaliśmy nowego reżysera dziewiątki, bowiem o ile ze zwolnieniem Colina Trevorrowa chciałem powstrzymać się i zostawić na razie niemieczone wieści, jednak znalezienie jego zastępcy, no to już jest wiadomo zbyt duże, żeby ją ominąć. Tak więc witam serdecznie w kolejnym spontanicznym filmie komisarza Sewa, czyli Breaking News na ziemniaczanym polu. Zapraszam serdecznie. Okej, tak więc całe zamieszanie, które tutaj powoduje nam, że dzisiaj ja się dla was pocę w koszulce, nawet nie w gwiezdnowojennej, jest fakt tego, że znaleziono następcę na Colina Trevorrowa, którym pierwotnie miał być reżyserem i scenarzystą epizodu 9. Odszedł on od tego projektu i jego miejsce zajmuje J.J. Abrams. Ale zacznijmy po kolei od tego, co na pewno wiemy i co wydarzyło się w poszczególnym okresie czasu. 6 września bowiem gruchnęła wiadomość na oficjalnej stronie Lucasfilmu, która mówiła, że Colin Trevorrow oraz Lucasfilm, powiedzmy, postanowili obopólnie, obie strony doszły do wniosku, że trzeba się rozejść, że już nie mogą ze sobą dłużej współpracować, za porozumieniem stron itd., itd. Co oznaczało, że Colin Trevorrow, koleś, który nakręcił najbardziej znany jego film, to jest Jurassic World, nie będzie reżyserował dziewiątki oraz nie będzie pisał również scenariusza do tegoże filmu. I teraz pierwsza rzecz, jaka rzuciła się w oczy, to oczywiście bardzo dyplomatyczne, bardzo ładnie napisane oświadczenie na stronie głównej, ale jest zaznaczone, że obie strony się rozstały w pokojowy sposób, co jest, powiedzmy, przeciwieństwem tego, co mieliśmy przy Hanie Solo, gdzie dwójka reżyserów została zwolniona. Oraz druga sprawa jest taka, że zostali zwolnieni w trakcie produkcji, w trakcie już robienia, w trakcie zdjęć do filmu, co jest przeciwieństwem do dziewiątki, ponieważ zdjęcia do dziewiątki miały ruszyć na początku przyszłego roku, zakładamy pierwszy kwartał 2018 roku. Tutaj jeszcze byliśmy na etapie spisania scenariusza i prawdopodobnie o scenariusz tak naprawdę poszło. W opisie tego filmu znajdziecie artykuł, który przedstawia sytuację, o co tam właściwie między Lucasfilmem a Colinem Trevorrowem, ale tak pokrótce rzecz ujmując, wszystko szło fajnie do momentu, do grudnia 2016 roku, a mianowicie do śmierci Carrie Fisher, bo do tego czasu Colin Trevorrow wpisał sobie swój scenariusz ze swoimi pomocnikami. Wszystko było fajnie, jednakże i już wtedy zapowiadał, że Carrie Fisher, czyli księżniczka Leia, będzie ważna w epizodzie 9, jednakże niestety odejście w zaświaty Carrie Fisher sprawiło, że cały plan trzeba było zmienić, no niestety, no a problem był jeszcze taki, że 8 już jakby była wstępnie nakręcona, zdjęcia zostały zakończone, więc nie można było tego jakoś zmienić pod kątem 9, tak więc trzeba było przepisać cały scenariusz i tutaj zaczęły się schody, bo Colin Trevorrow zaczął tracić grunt pod nogami i zaczął nie zgadzać się i jakby zaczynały wychodzić napięcia między nim a Kathleen Kennedy, czyli szefową Lucasfilmu. I tak to narastało, coraz się poraz zwiększało. Trevorrow zaczął marudzić, no po prostu nie podobało mu się to, że ktoś mu się wtrąca do tego, bo miał być, w pewnym momencie miało być tak, że miał być tylko reżyserem, a scenarzystą, z pisanym scenariuszem miał się zająć ktoś inny. No nie spodobało się to i prawdopodobnie to doprowadziło ostatecznie do tego, że jakby ich drogi Lucasfilmu i Trevorrowa się rozeszły. Tutaj mało prawdopodobne, żeby coś miał do czynienia film i jego film, nie pamiętam teraz jak on się nazywa, tutaj wam podaję tytuł, który okazał się dosyć mocną klapą zarówno finansową, jak i w oczach krytyków, no ale to podobno nie miało wpływu. Jednak fakty pozostają takie, że Colin Trevorrow odszedł od projektu i zostało wielkie zapytanie, kto teraz zasiądzie na jego miejscu. No i dzisiaj, 12 września, gruchnęła nam wiadomość, która rozeszła się natychmiast po całym internecie, że J.J. Abrams, człowiek, który zrebootował, powiedzmy, Star Treka i wprowadził nas w świat, nazwijmy to, nowych Gwiezdnych Wojen, czyli wyreżyserował 7, powraca na stołek reżysera i scenarzysty 9 epizodu, co jest o tyle ciekawe, że on jeszcze jest producentem tego filmu, tak więc można powiedzieć, że dał się namówić w jakiś sposób i postanowił zająć się całkowicie tym projektem. Warto jeszcze zaznaczyć, że nie będzie on sam pisał scenariusza. Kwestią jest tego typu, że będzie mu pomagał człowiek o nazwisku, imieniu i nazwisku Chris Terrio, koleś, który pisał scenariusze do takich filmów jak Operacja Argo czy Liga Sprawiedliwości, która pojawi się
w tym roku w kinach. Tak więc ten duet będzie odpowiedzialny za scenariusz, który trzeba napisać i sam jakby JJ będzie odpowiedzialny za nakręcenie tego filmu, co jednak już budzi nam pewne wątpliwości, bo pierwsze pytanie, jakie się pojawiło, czy się wyrobią. Wybaczcie, kochani, tutaj mały off-top, czy raczej update tego, co mówię, bowiem musiałem, w momencie, kiedy skończyłem montować ten film, pojawiła się informacja, że jednak data premiery została przeniesiona na 20 grudnia 2019 roku. Tak więc cały mój następny pierwotny wywód, jaki był, czyli czy się wyrobią, można podsumować krótko. Nie wyrobią się i prawdopodobnie JJ wynegocjował przeniesienie terminu. Tak więc sorry za to, macie, nie wiem, ładny obrazek i teraz wracamy do normalnego, więc sorry jeszcze raz za ten mały off-top, no ale tak przyszłość ciągłym ruchu jest. No ale tak naprawdę to można odsunąć na bok, bo to są suche informacje, które wiemy, że jest JJ, jeszcze nie przesuwamy premiery, no ale oczywiście informacja ta przeniosła się lotem błyskawicy przez internet i momentalnie otworzyła wszelkie dyskusje, jakie od jakiegoś czasu już troszeczkę nam się zaklepywały, a mianowicie jedna część internetu krzyknęła: hura, niech żyje nam JJ, bardzo dobrze, fajnie, że wróciłeś, niech będzie. Druga strona już przybiła, że tak powiem, przysłowiowy ostatni gwóźdź do trumny Gwiezdnych Wojen, stwierdząc, że dostaniemy epizod 6, że będzie do niczego, że będzie do dupy, rest in peace i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście burza, która jest zrozumiała, znaczy zrozumiała, no internet rządzi się swoimi prawami i każdy chce się wykrzyczeć i już to można obserwować, aż boję się wchodzić na niektóre fora i strony internetowe, żeby patrzeć, co tam się dzieje w sekcji komentarzy. I tutaj trzeba od razu ukrócić wszelkiego rodzaju argumenty, że tak jak siódemka była podobna do czwórki, tak samo dziewiątka będzie podobna do szóstki. Jedyne podobieństwa będą ich takie, znaczy dziewiątki na pewno do szóstki będzie taka, że będą trzecią częścią trylogii i będzie zamykająca. To jest jedyne, co możemy tak naprawdę powiedzieć teraz, bo nic więcej nie wiemy. Ja tutaj trochę ograniczę się z komentowaniem do Przebudzenia Mocy, bo to będzie na osobnych filmach, ale bierzmy pod uwagę tak, że siódemka mimo wszystko miała być tym początkiem, miała być przywróceniem Gwiezdnych Wojen do pierwszego szeregu po kilkunastu latach przerwy, po przejęciu marki przez Disneya. To jest film, który miał swoje miejsce i musiał spełniać określone warunki, jakie to miejsce na nim wywierało, że tak powiem. Natomiast dziewiątka nie będzie miała w tego żaden sposób. Siódemka była, powiedzmy, nazwijmy to bezpiecznym startem, ogólnie rzecz ujmując, który miał się sprzedać, który miał rozruszać całą machinę zwanymi nowymi Gwiezdnymi Wojnami od Disneya, co udało mu się. Nie oceniam filmu, nie oceniajmy filmu, ale trzeba przyznać, że hype i podnietka całego świata, przepraszam za słowo, na Gwiezdne Wojny wróciła i tutaj się udało. Natomiast co do dziewiątki, to już jest zupełnie inna para kaloszy. Bo tak naprawdę dziewiątka i ósemka i dziewiątka nie mogą być kopiami, kalkami, zżynkami, jak zwał, tak zwał, kolejnych epizodów ze starej trylogii. Nie mogą być. I tutaj jak dużo można zarzucać Disneyowi, jak można dużo zarzucać, nie wiem, powiedzmy JJ-owi, na pewno nie zrobią tego, bo to jest głupie. A to są ludzie, którzy żyją z tego, żeby nie podejmować, że podejmują mądre decyzje, jeżeli chodzi o rozrywkę i na tym zarabiają pieniądze. Pierwsza kwestia jest taka, że kiedy powiedziano nam, że powstanie cała nowa trylogia, od razu wiedzieliśmy, że będą to trzy filmy, więc już wtedy zaczęto tworzyć scenariusz na trzy części. Jasne, dziewiątka może się dosyć sporo zmienić w porównaniu z tym, co było pierwotnie, ze względu na śmierć Carrie Fisher, ale i tak jakiś zręb, podstawowe zasady są utrzymane. Tak więc tutaj coś, to że w siódemce, powiedzmy, pojawiają się nam postacie, akcje, dialogi i tak dalej, to pewnie będzie miało jakiś wpływ na dziewiątkę. Więc pamiętajmy o tym, że scenariusz wstępny, ogólnikowy, dawno już został ustalony. Teraz trzeba go tylko dopracować, doprowadzić do szlifów. I są też, po druga sprawa jest taka, że pewne elementy w trylogii, czy w trzecim filmie, finalnym trylogii, muszą być. Będzie jakaś wielka, powiedzmy, bitwa podsumowująca, będzie prawdopodobnie śmierć jakichś znaczących postaci, czy to dobrych, czy to złych, zależy. To będą te elementy, które się będą nam pojawiały, będzie po prostu podsumowanie, więc tutaj nie czepiajmy się tego, że to będzie podobne do szóstki, no musi być w warstwie konstrukcyjnej filmów, to jest nieuniknione. No i tak jak już mówiłem, nikt nie będzie zżynał kolejnych filmów, bo no nawet Amerykanie tego nie kupią, nawet masowi odbiorcy po prostu stwierdzą, że coś już może być nie halo. Siódemka miała być otwarciem, już za dużo o niej mówię, na osobnych filmach miało być, ale okej. Siódemka miała być otwarciem, a i dobrym przyczółkiem, powiedzmy, do rozszerzania Gwiezdnych Wojen, a ósemka i dziewiątka będą mogły pójść w inną kierunku, bo mają już plecy zabezpieczone. Będą podobne elementy,
ale nie będzie, nie będą to zżynki, więc pod tym względem absolutnie na razie nie ma co o tym mówić i też nie ma już sadzić gromów, czy stwierdzać na pewno, że to będzie beznadziejny film, bo to jest po prostu głupie, moi drodzy. Bo tak naprawdę w całym tym naszym równaniu, powiedzmy, gdzie zastanawiamy się, jaki jest sens, co z tego dostaniemy i tak dalej, zapominamy o jednym kluczowym elemencie. The Last Jedi, ostatni Jedi, który pojawia się w grudniu tego roku, jest kluczowy, bo to on nam pokaże, w którą stronę, powiedzmy, zmierza ta trylogia, jak ona się zmienia względem tego, co w przeszłości. Zobaczcie, że tak naprawdę wokół tego całego filmu nie ma dużego zamieszania, to znaczy nie ma negatywnego zamieszania, nikt nie odchodzi, nikt nie rezygnuje, nie ma jakichś kontuzji, opóźnień i tak dalej. Ryan Johnson tworzy wesołą atmosferę dookoła i wszystko wydaje się iść w odpowiednim kierunku. Pomijam już jakieś spory fanów, że znowu mamy walkery, znowu mamy pizzę w kosmosie i tak dalej. To jest pikuś, to jest coś, co tam nerdy mogą, my nerdy możemy sobie marudzić, ale fakt jest tego, że ósemka zdefiniuje nam i pokaże, w którą stronę to będzie zmierzać. Bo może się okazać tak naprawdę, że końcówka tego filmu, ósmego, sprawi, że dziewiątka nie będzie mogła być taka jak szóstka, powiedzmy, czy bardzo podobna do szóstki. I tak naprawdę, moi drodzy, ze wszystkimi komentarzami i ocenami trzeba się wstrzymać do samego filmu tak naprawdę lub do jakichś pierwszych trailerów, teaserów i tak dalej, bo tak naprawdę teraz wiemy tylko tyle. JJ jest nowym reżyserem dziewiątki, pisze scenariusz wraz z, przepraszam, Chrisem Terrio. No i jeszcze wiemy, że premierę przeniesiono na 20 grudnia 2019 roku. Koniec, kropka. Jak to wpłynie na termin? My nawet nie wiemy, czy termin zostanie ten sam. My nie wiemy, jak to się potoczy, więc naprawdę trzeba na razie podejść spokojnie i tyle. Jasne, rzeczy na zasadzie kunsztu reżyserskiego, reżysera, takiej pewne zagrywki jego, czyli słynne flary J.J. Abramsa, czy ruszanie kamery dookoła, tak jak mieliśmy w przypadku Przebudzenia Mocy, gdzie był Finn i Poe w TIE Fighterze, takie rzeczy mogą nam się pojawiać. I owszem, to jest no, niemalże pewne, bo to są pewne zagrywki reżyserów, ale nic więcej nie wiemy na ten temat, szczególnie na temat fabuły. Tak więc wychillujmy wszyscy, uspokójmy się i poczekajmy na jakieś konkretne informacje i dopiero wtedy kulturalnie dyskutujmy. No i właśnie a propos tej kultury, ja wiem, że może już niektórzy z Was mają wrażenie, że jestem trochę idealistą, ale niech będzie. Moi drodzy, szanujmy się. Wszyscy jesteśmy fanami. Nieważne, czy lubimy Przebudzenie Mocy, czy nie lubimy. Czy lubimy nowy kanon, czy stary kanon. Szanujmy się. Jeżeli ja mam swoją opinię, Ty masz inną opinię, dobra, pogadajmy, nie musimy siebie nawzajem przekonać na siłę, tylko po prostu bawmy się tym razem i tyle. Więc nie bluzgajmy się w komentarzach, nie rzucajmy jakichś tekstów, że Gwiezdne Wojny się skończyły, że Ty jesteś głupi, bo lubisz to, a Ty jesteś głupi, bo lubisz tamto. Nie. Opanujmy te emocje. Ja wiem, że internet kusi, ja wiem, że w internecie łatwo jest kogoś zbluzgać i zostać anonimowym, ale bardzo bym prosił, kurde, opanujmy się i okażmy trochę więcej tej kultury i pokażmy, że fani Gwiezdnych Wojen potrafią zachować się mimo wszystko względem siebie fair. Tak więc z tego miało być w miarę krótko, a jest znowu długo, no ale niech będzie, sorry, musiałem się wygadać. Tak więc JJ wraca, zobaczymy, co z tego będzie. I tyle. I oby to wszystko jakoś się poukładało, żeby było jak najlepiej i żebyśmy się wszyscy razem bawili tymi Gwiezdnymi Wojnami jak najbardziej. Tak więc dzięki serdeczne i już do następnego filmu, który na pewno będzie o kapitularzu. Łódzki Fan Club, sorry, że tak długo zwlekacie, ale muszę. I bawcie się dobrze i miłego wieczoru. Na razie, cześć!